Dzień dobry, witajcie kochani. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować za nominację mojej ukochanej młodzieży z KSM-ów. Tęsknię za wami, to bardzo miłe. Czekałam na tę nominację z niecierpliwością. No, cóż mogę powiedzieć. Odmrażanie gospodarki oceniam bardzo dobrze na mojej plebanii. Lodówka odmrożona, zamrażarka odmrożona i nic nie śmierdzi. No, może poza trójką. Pozostałych sprzętów domowych. No dobrze, ale nie o tym, bo przechodzimy do Hot 16 Challenge. Jedziemy z tym koksem. Yo, yo, yo. Que pasa paradox, czy coś. Kiedy byłam jeszcze młoda, tak jak każdy z was, odwiedzałam szpital nie jeden raz. Często na własne życzenie byłam bardzo chora. Polubiłam towarzystwo pana ordynatora, choć nie mogę pominąć przyjemnego faktu, że świetnie z lekarzem pierwszego kontaktu. A teraz, proszę państwa, uwaga, się chwalę, ratownik medyczny daje radę na sygnale. Dermatologa dopisuję do listy, również nie zawiodłam się u internisty, bo jestem pacjentka z ogromnym stażem i powiem wam jedno, murem za lekarzem. Mimo że jest nas tylko tu, zbieramy kasę na medyków, zebrać sianko na pewno się uda, jesteśmy z tych, co wierzą w cuda, to jest właśnie ludzka odwaga, jak jest potrzeba, to się pomaga. Teraz do zbiórki się zgłasza. Gdzie są pieniądze? Krystyno! Oj, przepraszam! Muszę uciekać, bo mnie dopadną, bo to jest nielegalne, co zrobiłam z tego kieszonkowe. No to zanim chciałam bardzo serdecznie nominować moich kolegów z klasy, bo mi się przypomnieli. Największy łobuz Mick Jagger, nominujecie Mikuś, i największy kujony Albercik Einstein. Bardzo ich lubię, serdecznie ich pozdrawiam. Nie mogę również pominąć ulubionej mojej gwiazdy młodego pokolenia z muzyki. Uwielbiam Krzysia Krawczyka. Krzysiu Krawczyku, kochany, jesteś straszny, zdolny, wróżę ci ogromną karierę. Serdecznie cię pozdrawiam i cię nominuję, ale nie mogę zapomnieć o najważniejszej osobie w moim życiu, to jest mojego wnucia, który aktualnie gra na wygnaniu. Grzesiu Krychowiek, nominuję cię, kochany wnusiu. Krysia, tęskni za tobą, kochanie. Zdrastwuj, zdrastwuj.